Siemanko, cieszę się, że dopingujecie mnie w projekcie tokarki CNC ze złomu. Dziś ją przestawimy po to, żeby dostać się do szafy sterowniczej. Będziemy dalej demontować kolejne podzespoły oraz opowiem wam, jak się naciąłem na produkcie z Allegro. Chodzi o koła zębate do rewolweru, który naprawiałem ostatnio. Zanim zdemontuję ten silnik, żeby nie zetrzeć reszty napisów z tabliczki znamionowej i zachować to dla potomnych na tym filmie, spróbujemy je najpierw odczytać. Użyję do tego celu mikroskopu USB. I to jest kolejny przykład dla widza, który kiedyś mi napisał, że nie powinienem recenzować tego typu przedmiotów, ponieważ one nie mają zastosowania w warsztacie. Jak widać, mają. Wszystkie napisy udało się odczytać. A ja teraz bezpiecznie, bez obaw mogę ten silnik zdemontować. No i później do niego jeszcze na końcu filmu zajrzymy. Spróbujemy może go uruchomić. A my dalej z Agnieszką rozbieramy tą tokarkę na najdrobniejsze kawałeczki, ponieważ jest tutaj naprawdę masakra. Jeżeli nie macie dużego skilla i patentów na ściąganie elementów zardzewiałych, zapieczonych, które już zastały się przez dłuższy czas, elementów, które już ktoś kilka razy odkręcał i poobjeżdżał na przykład śruby, to zalecam, żebyście się sami za taką robotę nie brali, ewentualnie pod nadzorem osoby, która ma doświadczenie w tych kwestiach, ponieważ możecie zrobić jeszcze większe szkody i naprawdę będzie trudno to odkręcić. Myślę, że ta maszyna może być też taką przestrogą, jeżeli chodzi o zakup maszyn używanych. Oczywiście przed zakupem ja tą maszynę przecież oglądałem. Wiecie, że jakieś tam pojęcie na ten temat mam. I osobiście też za wiele po tej maszynie się nie spodziewałem. Jednak dopiero demontując kolejne podzespoły, męcząc się z tym, widzimy, w jakim naprawdę stanie jest ta maszyna. I tutaj też się pojawia takie pytanie. Czy na przykład nie lepiej dołożyć jest kilka tysięcy do maszyny używanej i mieć te wszystkie elementy sprawne, a maszynę kompletną i na chodzie po to, żeby ją sprawdzić pracą. I oczywiście należy się wtedy też liczyć z jakimś remontem, ale nie na taką skalę. No tutaj musimy do najmniejszej śrubki rozebrać maszynę po to, żeby zweryfikować tak naprawdę każdy element. Większość elementów tych ważnych, zasadniczych trzeba wymienić. Na przykład ten encoder, no powiedzcie mi, czy jest sens go zakładać? Chiński encoder będzie kosztował, nie wiem, 150 zł, a tutaj mamy encoder zardzewiały, który stał nie wiadomo ile w wilgoci, maszyna stała też na dworzu. Czy jest sens chociażby z tym encoderem ryzykować, założyć go ponownie, nawet jeżeli sprawdzimy go na biurku i on niby będzie działał, a potem zamontujemy osłony, uruchomimy maszynę, będziemy chcieli coś gwintować i okaże się, że jednak nie działa prawidłowo, łamie na przykład gwintowniki. Myślę, że nie warto. Oczywiście encoder zostawię sobie, potestuję go. Jeżeli faktycznie będzie działał, to może wykorzysta się go do jakichś eksperymentów czy mniej odpowiedzialnych zadań. Support niełatwo było zdjąć, ale w końcu się udało i kryje on bardzo przykrą niespodziankę, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. Na razie w ogóle musimy tą maszynę przestawić. Kupiliśmy takie specjalne kółka do dużych obciążeń. Zostawię wam nawet link w opisie, bo te kółka mi się sprawdzają. Już kilka maszyn na tych kółkach przewoziłem. No i cóż, podlewarujemy na takiej płycie, którą przygotowała mi Agnieszka. Postawimy maszynę bez obaw. Tak właściwie ciężar maszyny jest centralnie nad kółkami, a płyta tylko stabilizuje, żeby te kółka się nam nie rozjeżdżały na boki. No i jak widać, bezpiecznie udało się ją przestawić w tą stronę i w końcu zajrzeć do szafy, bo jak maszyna przyjechała do mnie, to w ogóle nie miałem takiej okazji, żeby tam dobrze się tej szafie przyjrzeć, ale no z góry było takie założenie, że jednak sterowanie będziemy raczej wymieniać. No i gdy patrzę do tej szafy, no to widzę, że coś już tutaj było grzebane. Ciężko powiedzieć, czy to były jakieś awarie podczas produkcji na tej maszynie i po prostu remonty wykonywane przez utrzymanie ruchu, czy to ktoś kupił tą maszynę i chciał ją zacząć przerabiać pod siebie, a potem zrezygnował. No jest tam naprawdę trochę pogrzebane, widać, że były jakieś kabelki łączone, może są jakieś bypassy. I teraz powiedzcie mi, jak się za takie sterowanie brać? Trzeba by wszystko rozpróć do zera i składać od nowa, miejąc nadzieję, że w ogóle te wszystkie komponenty są sprawne. Jedyne co mi pozostaje, to spróbować odsprzedać niektóre elementy z tego sterowania. Nie wiem, czy cokolwiek się uda. Z jednej strony są szanse, bo jeżeli ktoś używa tych maszyn, to może na eBayu kupi coś na przykład na zapas lub jako części zamienne. A gdyby ktoś z was coś potrzebował z tego, no to możecie się odzywać. A do mnie przyszły koła zębate. Nie da się kupić takich kół zębatych za bardzo, ponieważ jak już mówiłem wam, jest to nietypowy rozmiar. Mianowicie koło zębate musi mieć średnicę zewnętrzną nie większą niż 18 mm.
i moduł 1,5, co daje nam 10 zębów. Nawet na AliExpress nie udało mi się znaleźć takich kół zębatych, jednak ku mojej ogromnej, przedwczesnej radości znalazłem takie koła na Allegro. I mówię, no super, nie będę musiał takich kół dorabiać, tylko te jakoś zaadaptujemy. Powierzchnia zębów, już pomijam jaka jest, w porównaniu z tamtym to wygląda to nie najlepiej. No ale jeszcze bym to jakoś przebolał. Gorzej, że te koła się tutaj nie kręcą. To znaczy można nim obrócić mniej więcej o tyle. Nie? O tyle można przekręcić i to jest wszystko. Trochę dziwna sytuacja. I tak się zastanawiałem, jak to pomierzyć, ale tego nawet nie trzeba mierzyć. Widać to tutaj po zębach, bo oba koła działają tak samo. To tak samo. Nie da się obrócić po całości. Tylko do tego momentu i się blokuje. I pokażę wam porównanie. Spójrzcie tutaj na wierzchołek tego zęba. No tak na oko szerokość tego wierzchołka to jest około milimetra. A obracamy się na drugą stronę. I tutaj widać, że to jest szerokie na 2, na 1,5. Dla porównania tu znajdziemy najcieńszą z tej strony. A z tej strony najgrubszą. Tak to wygląda. No i przez to nie będzie to dobrze działać. Te zęby po prostu nie są w osi, bo z tej strony mamy 6,2, no powiedzmy 6,2, troszkę poniżej. A tu jest 6,5. O, to w ogóle jest inne. To ma 6,7, a z tej strony ma 6. Nawet jak próbujemy toczyć te koła po sobie, to one się blokują, chyba że ustawimy obydwa koła tymi wąskimi końcami. Wtedy one pracują. Ale już tutaj, gdzie jest szerzej, no to się zaczynają klinować. Porównajcie sobie jeszcze powierzchnię oryginalnego koła do tych, co zakupiłem. I w sumie tak, sklep bez problemu przyjął zwrot, a z racji, że tych kół było wystawione kilkadziesiąt, zarówno na stronie sklepu i na Allegro, no to zapytałem, czy sprzedadzą mi koła wolne od wad, a oni napisali mi, że cała partia jest wadliwa. Jednak tych kół nie zdjęli ani ze strony sklepu, ani z Allegro. Więc sponsorem odcinka, który będzie za jakiś czas, jak zrobić koło zębate, jest właśnie tamten sklep. A my sprawdzamy nasz silnik wrzeciona. Tu ogromne podziękowania dla mojego widza Przemka, który udostępnił mi taki induktor. Dzięki temu mogliśmy zrobić pomiary, zmierzyliśmy też rezystancję pomiędzy uzwojeniami, tak dla przyszłych pokoleń, jeżeli ktoś miał taki silnik i chciałby wiedzieć, czy jego rezystancja jest poprawna. No i zajrzymy sobie jeszcze, jaki tam jest encoder. To nawet się chyba nie nazywa encoder w instrukcji, tylko generator pulsu, coś takiego. Ja najpierw myślałem, że to jest encoder SYNCOS i ten pierścień powinien być chyba wtedy magnetyczny. Ale mam taką folię i tutaj nie wykrywa żadnego pola magnetycznego, więc wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu jakiś indukcyjny czujnik położenia kątowego. Co więcej, zgaduję, że pewnie jakiś niestandardowy. Odpalmy może ten silnik na falowniku, zobaczmy, czy on w ogóle działa. To jest taki dziwny efekt, bo falownik nie potrafi zatrzymać silnika. Ja tego falownika nie wyłączyłem, chciałem zmienić częstotliwość i po prostu on już wywalił błąd. Tutaj jeszcze rzut oka na takim kieszonkowym oscyloskopie, jak wygląda przebieg, jest to sinusoida. Więcej na ten temat napisałem na forum CNC. A propos stołu spawalniczego od GPPH, którego używałem jako stanowiska pomiarowego, dajcie mi proszę znać, czy ktoś z was wybiera się na forumowy zlot GPPH. To jest chyba 7 marca, bo może byłaby okazja się spotkać.
Agnieszka wykonuje tutaj ogromną robotę, usuwając wszelkie błoto, mchy i porosty z tej maszyny, co wcale nie jest łatwe, bo tu jest mnóstwo zakamarków. No, a ja w międzyczasie, jak tutaj było wszystko czyszczone, rozbierałem szafę elektryczną, nie nagrywałem tego, no ale ogólnie wybebeszyłem wszystkie flaki i jeszcze trochę mi tego zostało. Bardzo mi pomagacie w rozwoju kanału i tego tematu, zostawiając subskrypcje, komentarze i lajki. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!